więc witaj Piotrze. Bardzo cieszę się, że zgodziłeś się przyjść tutaj porozmawiać ze mną do Ideahubu. A ja przepraszam, że tak niemiłosiernie wyciągnąłem cię z łóżka i z choroby. Jest mi bardzo miło, ale tak jak wspominałem sobie na samym początku, zazwyczaj zachęcam ludzi do tego, żeby siedzieli jak są chorzy w domu, a tymczasem cię niemiłosiernie wyciągnąłem. Ale ty przyjechałeś specjalnie przecież, więc... Poniekąd przyjechałem na szkolenia, które będę prowadził jutro dla dużego, fajnego bardzo klienta, ale przyjechałem też, nie ukrywam, żeby spotkać się z tobą, bo bardzo jestem ciekawy, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Jesteś ciekawy. To może tak, powiem ci dlaczego. Ja po prostu chciałem przesunąć to spotkanie, bo się nie wyspałem. Biorę udział teraz w procesie certyfikacyjnym na coacha. Dwa certyfikaty, więc trzeci dzień już po 10 godzin dziennie tych zajęć i po prostu tak jestem podekscytowany tym, że nie mogę po prostu zasnąć. I jeszcze ta pogoda mnie dobiła. Kaszel, bo chyba, nie wiem, czy to smog jest, czy to, co się teraz dzieje. Słyszałem, że coś takiego tutaj u was w Warszawie jest. Jak u was w Warszawie. U was w Warszawie. A skąd ty jesteś? Ja jestem z Gdyni, z Trójmiasta, więc ponoć mamy to szczęście, że u nas częściej wieje, ale tak naprawdę to oczywiście współczuję wszystkim tym, którzy cierpieli z powodu smogu i absolutnie tego nie chcę w żaden sposób bagatelizować. A jeśli wracając tak trochę do twojej ekscytacji, to jest zupełnie naturalne i zupełnie normalne, że ludzie w sytuacji, kiedy są bardzo dobodźcowani, szczególnie takimi zdarzeniami w życiu, które są pozytywne, a na pewno nauka i na pewno samopoznanie jest czymś bardzo pozytywnym, to naturalne, że są dobodźcowani, w związku z czym wszystko tam impulsuje i te synapsy tam się... impulsy elektryczne po tych synapsach płyną i trudno jest się uspokoić. Po trzecie ci wysłałem tego maila chyba w nocy. Ja z kolei wstaję zawsze bardzo wcześnie rano, więc bardzo wcześnie na niego ci odpowiedziałem. Prawda jest taka, że rozumiem, ja musiałem dosyć długo walczyć z tym, żeby właśnie tak się wyregulować. U mnie najczęściej takie mocne rozbodźcowanie, o którym mówisz, występuje po większości konferencji albo po szkoleniach, na których czuję bardzo fajną energię zwrotną od ludzi, po których występuje bardzo fajna informacja zwrotna. Ja się wtedy rozkręcam i wtedy zaczyna się robić o tyle niebezpiecznie, że mogę się za bardzo rozkręcić. A ja w życiu, w komunikacji, w samorozwoju dbam o taką równowagę, żeby mieć codzienny rytm wstawania bardzo wcześnie rano i codzienny rytm kładzenia się bardzo późno. Bardzo wcześnie. Ty chyba jesteś bardzo samoświadomą osobą, prawda? Dbasz o tą samoświadomość. Nie lubisz bullshitu, nie lubisz oszukiwania siebie. Zaraz do tego dojdziemy, ale analizuję też to, co wczoraj napisałeś na Facebooku, nawet skomentowałem coś na temat storytellingu i tego, jakie historie ludzie sobie opowiadają. Chciałbym o tym porozmawiać. Chciałbym też porozmawiać z tobą o takich rzeczach jak heurystyka zakotwiczenia, czyli wiesz, efekt pierwszeństwa, efekt halo, który często wykorzystujemy. Powiem ci dlaczego, bo interesuje mnie tworzenie tak zwanych autorytetów w swojej dziedzinie ostatnio. Więc wydaje mi się, że to są tego rodzaju techniki. Niektórzy stosują chyba coś takiego, może nieświadomie. Pewnie większość osób stosuje je nieświadomie. Ja powiem tak, z wszystkimi technikami wywierania wpływu i z wszystkimi mechanizmami, które oparte są na naszych procesach poznawczych i społecznych, jest tak, że one gdzieś tkwią w nas jako w ludziach. Psycholodzy społeczni i psycholodzy poznawczy po prostu te rzeczy badają i opisują. Tak jak na przykład jeden z częściej cytowanych psychologów społecznych, Robert Cialdini. On nie wymyślił technik wybierania wpływu, on nie wymyślił efektu reguły wzajemności, on nie wymyślił preswazji i złudzenia fokusowego, czy wszystkich innych mądrych rzeczy, o których uwielbiam czytać, tylko po prostu to opisał i powiedział, jak to można wzmocnić. I teraz to jest taka gra, którą ja uważam, że trudno nazywać manipulacją. Niektórzy nazywają ją manipulacją, niektórzy nazywają ją wywieraniem wpływu. Ja nazywam ją pewną taką grą społeczną, w którą wszyscy możemy grać. Wszyscy mamy w miarę równo rozdane karty, bo wiedza, o której mówi Cialdini, Doliński i cały szereg innych fantastycznych psychologów społecznych i poznawczych, jest na wyciągnięcie ręki. Wspomniałeś o tym, że jestem osobą świadomą, tak, ale każdego dnia poznaję siebie coraz bardziej. Tutaj kluczem do tego jest taka absolutna szczerość.
Będziemy rozmawiać o efekcie halo. To tak, mam świadomość efektu halo i wiem, że dobrze wyglądam w białej koszuli i wiem, że ta biała koszula jest elementem, który ma się ze mną kojarzyć. Wiem, że lepsze wrażenie robi facet, który dobrze wygląda, kobieta, która dobrze wygląda. Występuje na TED. I występuje na TEDzie w białej koszuli. I to jest tak, że to są rzeczy, które można wiedzieć, można je wykorzystać. I teraz dla mnie jednak jest druga strona tego medalu, żeby robić to w sposób etyczny, ale też w zgodzie ze sobą. I tutaj oczywiście to jest bardzo trudne i filozoficzne takie kwestie, co to znaczy być sobą, co to znaczy w zgodzie ze sobą, ale myślę, że przede wszystkim tym, co powinno nas napędzać w działaniu, obojętnie czy chcemy wykorzystywać te techniki wpływu społecznego, czy chcemy wykorzystywać procesy poznawcze na swoją korzyść, powinno być jednak to, co naprawdę najbardziej kochamy robić. Ja najbardziej kocham uczyć, edukować, przekazywać wiedzę, którą zdobywam, upraszczać. I największą satysfakcję daje mi to, że po szkoleniach, warsztatach ludzie piszą, że im to pomogło. I co więcej, mają dowody na to, że im to pomogło. Bo co innego są ludzie, którzy mówią, że im coś pomogło, bo się zafascynowali, zainspirowali. Ja trochę nie lubię słowa inspiracja, bo inspirować można do wielu rzeczy, ale wolę inspirację, po której jest też wytrwałość w działaniu. Jeżeli certyfikujesz się na coacha, to wiesz, że jest coaching i jest pseudo-coaching. Ten drugi jest o tyle niebezpieczny, że on bardzo nam popsuł renomę tego zawodu. Nie uczy się czystego coachingu, takiego, gdzie siedzisz cicho. I gdzie twoim celem nie jest, za przeproszeniem, masturbowanie się rzeczywistością i masturbowanie się widownią i masturbowanie się klientem, tylko praca na zasobach. Czyli praca na zasobach i patrzenie na tego człowieka po to, żeby był najlepszą możliwą wersją siebie. I jest nawet dużo... kiedy zadaję pytanie, co byś mi doradził, a co ty byś sam sobie doradził. Dokładnie, tak? To znaczy ludzie przychodzą po radę i tych rad można udzielać, ale lepiej, żeby pomóc im znaleźć to, co mają w sobie. Ja teraz jestem na etapie pisania takiej książki. I w tej książce wykorzystałem przedwczorajszy bodajże cytat z Meryl Streep, która cytowała Carrie Fisher, która powiedziała: "Take your broken heart and turn it into art", czyli weź swoje pęknięte, złamane serce i przerób je na sztukę, przetwórz je na sztukę. Mnie to zdanie zainspirowało do tego, żeby ubrać w pewną myśl to, co zawsze uważam, że ludzie powinni robić. Weź swoje błędy, porażki, ale wszystkie zasoby też, swoje kompetencje, ale też swoje słabości i zrób z nich coś, co jest twoje i silne. Dla mnie kluczem do takiego samopoznania była praca nad sobą i chociażby takie rzeczy, żeby dowiedzieć się, jaki mam rys osobowości. Jeżeli teraz dowiadujemy się na przykład, tak jak w moim przypadku, że mam rys osobowości narcystyczno-anankastyczno-lekko schizoidalny, no to można albo załamać ręce i powiedzieć sobie: o Boże, jestem narcyzem, to straszne, albo o Boże, jestem anankastyczny, czyli uporządkowany, albo można pomyśleć sobie: dobra, to w czym to mi może pomóc, a w czym powinienem uważać, żeby mi nie zaczęło przeszkadzać. I to jest takie oswajanie tego, kim się jest. Czyli robimy test. Jakiś węgorski albo galupany. Robimy testy. Testów jest bardzo dużo. Ja na przykład jestem fanem psychologii pozytywnej, w której są bardzo fajnie wystandaryzowane testy, które pokazują nam nasze najmocniejsze strony i nasze kompetencje. I na tym wtedy możemy pracować. Trochę tak jest jak ze wzrostem. Jeżeli ktoś jest na przykład bardzo niski, no to co ma z tym zrobić? Może zrobić z tego walor, albo może przez całe życie rozpatrać, że jest niski. I wiem, że tutaj można się w takich sformułowaniach poniekąd ocierać o banał, mówiąc takie rzeczy. Ale nie, niekoniecznie. Ale tak trochę jest. My mamy pewne swoje zasoby i albo coś z nimi zrobimy, albo będziemy działali wbrew nim. Tak? Joanna Senyszyn kiedyś ponoć, tak głosi legenda miejska, a legendom miejskim nie zawsze trzeba ufać, kiedyś chodziła ponoć na zajęcia z impostacji głosu po to, żeby poprawić swój głos, który ma niezwykle charakterystyczny. Ale po jakimś czasie przestała ponoć chodzić na te zajęcia, bo stwierdziła, że może zatracić tą swoją charakterystyczność. I trochę to właśnie na tym polega, żeby szukać i nie unifikować się. To jest fascynująca praca.
Ja najczęściej pracuję z ludźmi nad ich zasobami związanymi z komunikacją i z tym, jak komunikują. I tutaj też są pewne rzeczy, o których warto powiedzieć. Większość osób uważa, że najlepiej komunikują osoby ekstrawertyczne, że osoby introwertyczne nie nadają się do wystąpień publicznych. Tymczasem jest bardzo wielu mówców, którzy są introwertykami, którzy przygotowują niesamowicie dobre prezentacje, którzy pracują... Malcolm Gladwell na przykład, czyli jeden z ludzi, którzy zarabiają najwięcej na swoich wystąpieniach. Autor książek oczywiście i wspaniały taki umysł XXI wieku. I on jest introwertykiem. Dla niego jakby barierą jest dobodźcowanie, czyli jakby za dużo bodźców. Więc wiadomo, jak się występuje na scenie, to trzeba panować nad tymi bodźcami, żeby nie zostać przygniecionym przez te bodźce. Natomiast on przygotowuje świetne wystąpienia przez to, że właśnie ma bardzo analityczne podejście do nich. W sprzedaży ekstrawertyk nie zawsze jest najlepszy. W sprzedaży czasami ambiwerci, czyli ludzie, którzy łączą trochę dwa światy, są trochę w połowie tej skali, są świetni. I kiedy ja zaczynam pracować z ludźmi, to muszę, nawet podczas szkolenia, na którym jest 12-14 osób, muszę sobie dosyć szybko wyłapać te osoby i zauważyć w nich te kotwice, nad którymi mogę pracować. Czasami jest tak, że jest w grupie ktoś, kto ma naprawdę wybitny talent do opowieści, do storytellingu i naprawdę bardzo ładnie je tworzy. Czasami są osoby, które mają wspaniały, taki zadziorny, ironiczne podejście i taki w ironiczny sposób konstruują niektóre treści. Są osoby niezwykle kreatywne, które potrafią znajdować świetne metafory. I kluczem u dobrego trenera, nawet jeżeli pracuje z grupą, nie jest takie unifikowanie i ciosanie, że teraz robimy tak, teraz robimy tak. Oczywiście, że są pewne standardy, złote standardy w komunikacji. Na przykład są rzeczy, które działają, jeśli chodzi o skupianie uwagi, i są rzeczy, które nie działają. Natomiast cała reszta pracy to jest taka fajna praca na zasobie ludzkim. Brzydko to brzmi, ale to jest prawda. Na tym, co kto ma w środku. Ja pamiętam, jak kiedyś pracowałem na SWPS-ie z dziewczyną, która była niezwykle introwertyczna. To była chyba jedna z piękniejszych moich lekcji takich, jeśli chodzi o pracę z ludźmi. Bo ja jako osoba, która jest raczej ambiwertem, ale w sytuacjach społecznych jestem bardzo do przodu i łatwo się rozbudzam, patrzyłem na nią, a ona patrzyła na mnie i ja się trochę dziwiłem, bo mi się wydawało, że coś jest nie tak, że może ona mnie nie lubi, albo może coś jest niefajnego, może coś wychwyciła w mojej komunikacji, to jest nie takie. Trochę taką miałem myślówkę głupią, takie automatyczne myśli i takie zniekształcenia poznawcze. A potem ona mi kiedyś wysłała, chyba na Facebooku albo mailem, taką ściągawkę, jak się pracuje z introwertykiem. I to mi otworzyło oczy, mówię, Boże, przecież ona jest po prostu introwertyczna. I to nie jest jakiś problem, tylko po prostu ja muszę trochę inaczej na to spojrzeć. I to, że ona tak patrzy lekko spod łba na mnie, nie znaczy, że ona mnie nie lubi, tylko po prostu ona takiego komfortu potrzebuje w kontakcie z drugą osobą. Więc pracując z ludźmi, nie można być tak do końca narcystycznie zakochanym w sobie, bo trzeba pokochać tych ludzi. Dlatego tak wracając trochę do tematu coachów i pseudo-coachów, ja widzę w przestrzeni publicznej bardzo wiele osób, które są po prostu w sobie bardzo zakochane. I to jest taki narcyz, jak to się śmieje z moją przyjaciółką, narcyz bez kompetencji, czyli w sensie, że kocha siebie, ale nie za bardzo jest za co się kochać. Oczywiście trochę jestem okrutny, bo każdy ma... Nieświadoma niekompetencja. Tak, każdy ma w sobie coś, za co powinien się kochać. Ale ja nie lubię czegoś, ja sam to nazwałem kiedyś, takie masturbowanie się widownią, czyli że ktoś wychodzi na scenę nie po to, żeby rzeczywiście przekazać wiedzę, nie po to, że chce zmienić w jakiś sposób świat tych ludzi, że chce im zaszczepić jakąś ideę. Wyprzedziłeś moje pytanie. Tylko po to, że chce się sam poczuć dobrze, że chce się napompować. To jest bardzo przyjemne. Bycie na scenie, jeżeli się dobrze coś robi, jest przyjemne. Ale nie wolno zapominać o tym każdemu z nas, którzy pracuje w tym zawodzie, że celem jest przekazanie jakiejś wiedzy, jakiejś idei i zaszczepienie tej idei. I do tego też trzeba wykorzystywać wiedzę, którą akurat warto brać z psychologii. Pozwól, że zadam pytanie. Ja zawsze
teraz jest taki wysyp youtuberów, nie wiem czy zauważyłeś. Młodzi ludzie, którzy mają pół milion followersów w internecie, wydają książki. I nie masz wrażenia takiego, że wystarczy być pewnym siebie, właśnie to co przed chwilą powiedziałeś, nie trzeba być merytorycznie przygotowanym, nie trzeba mieć nawet racji, tylko wystarczy po prostu być głośnym. Trochę mi to przypomina Hitlera, przepraszam, ale to takie jest właśnie, że ludzi pociąga ta pewność siebie, ta siła i nieważne co ten ktoś mówi, między innymi dlatego jest takie pójście jak owce za jakimś tam politykiem, który gada taki bullshit. Myślę, że trochę tak jest z kilku względów. Storytelling do tego się Tak, z kilku względów jest troszkę tak, że żyjemy w XXI wieku, który zmarł niedawno profesor Bauman określił taką płynną ponowoczesnością. W tej płynnej ponowoczesności nie ma tych metanarracji takich dużych, które były, które obowiązywały. Tak, w XX wieku jeszcze gdzieś tam była religia, było wiadomo, co jest prawicą, było wiadomo, co jest lewicą. Był marksizm, leninizm, stalinizm. Jakieś były takie narracje, które były obowiązujące i duże. Ludzie się gromadzili wokół jakiejś idei i mieli taką większą pewność bytu i pewność swojego życia. Wcześniej była religia siła. Tak, wtedy była religia bardzo silna. Teraz, ponieważ nie ma tych dużych narracji, to większość ludzi gdzieś tam szuka takich swoich idoli, którzy mogą im wypełnić jakąś rolę, wręcz religijną. Więc ci idole pojawiają się, mają pewność siebie, jak tacy amerykańscy kaznodzieje robią show. Ten show jest często bardzo atrakcyjny i on bazuje na bardzo prostych elementach. Na instynkcie, na emocji, na tworzeniu napompowanej historii, ale gdzieś tam z tyłu może się okazać, że nie ma za tym żadnej treści. Ja słyszałem od Alana DeBotona, nie wiem czy słyszałeś o nim, Alan DeBoton. On powiedział właśnie, że the world needs guidance. Tego brakuje światu. No, brakuje trochę. Myślę, że jakieś rozmawiałem z profesor Dratruszczak, miałem taki wspaniały wywiad z nią i ona powiedziała, że świat ma taki w sobie mechanizm samoregulacji, że po jednej fali przychodzi kolejna fala, która reguluje. I jakoś tam udaje nam się nie spaść w przepaść. I daleko jestem od tego, żeby pewnie tak sądzić, że teraz że całe pusto idolstwo i te złote cielce jakoś zapanują nad naszą świadomością. Ale rzeczywiście trochę tak jest, że ludzie szukają pasterzy. Optymistą jesteś. Szukają pasterzy, ale bo jestem trochę optymistą z tego względu, że coraz częściej widzę, ale to jest też rzeczywiście heurystyka dostępności, że jak ja takie zaburzenie uwagi, że skoro ja zajmuję się taką racjonalną stroną świata i chcę budować swój przekaz na nauce, na empirii, no to widzę też tego więcej na świecie. To jest tak jak kobieta w ciąży, widzi wszędzie kobiety w ciąży, tak, a ktoś, kto chce kupić... Czerwony płaszczyk też. A ktoś, co chce kupić, Mini Coopera, widzi wszędzie na ulicy Mini Cooper. Natomiast rzeczywiście tak jest, że jest jakaś grupa ludzi, która się zaczyna gdzieś wyłaniać i która ma trochę dość tej postprawdy, która się pojawiła, tych fałszywych proroków, i tych ludzi, którzy tak naprawdę niczego nie wnoszą. I teraz to nie jest tak, że ja chcę walczyć z nimi, tylko chcę pokazać alternatywę. I myślę, że w tym roku pojawi się kilka takich projektów. Nie mogę jeszcze zdradzić do końca, o co chodzi. Natomiast no już teraz mogę powiedzieć chociażby, że będę częścią takiego dużego magazynu wydawanego przez portal Psychologia Społeczna, który będzie po prostu prezentował naukę. Popularyzował tą naukę, ale to będzie nauka. Obecnie mamy na świecie poprzez demokratyzację mediów społecznościowych zalew po prostu nieprawdopodobnej ilości bzdur. Te bzdury zawsze gdzieś były w ludziach, bo ludzie zawsze czy wierzyli. Ja pamiętam, to są te historie. To są te historie. Jak byłem dzieckiem, to pamiętam, że była taka historia, że jak się ma chore gardło, to trzeba zawiązać sobie znoszoną skarpetkę na gardle. Tak? Także to te historie zawsze były, one zawsze były głupie, bo ludzie w jakiś sposób sobie próbują tłumaczyć świat. Ale teraz tłumaczą sobie ten świat i wrzucają to do mediów społecznościowych i dlatego to się tak szybciej rozpędza. I te historie, no jak chociażby ten kolejny raz opublikowany ten fałszywy list od Keanu Reevesa. No ja,
jak ja nie lubię... miliony memów się tworzy. No tak, ja nie lubię psuć... Quotes tak zwane. Tak, ja nie lubię psuć zabawy. I tak samo jak popsułem niestety wielu zabawy z tymi wilkami szarymi, które ponoć tam tak świetnie szły, że... Tak, na twoim szkoleniu to widziałem. Tak. No bo to była taka historia, to był zresztą mój najpopularniejszy post na Impoland, co w ogóle jakiś był hardcore dla mnie.